Dzień dobry, nazywam się Tomasz Ślepowoński. Witam Państwa kolejny raz na gawędach zamkowych. Tym razem chciałbym Państwa zabrać w świat, który już nie istnieje. Świat, w którym będę mówić na temat kontaktów i współpracy pomiędzy historykami polskimi i niemieckimi, ale z dwóch państw, które już nie istnieją, czyli z Niemieckiej Republiki Demokratycznej i z Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Szanowni Państwo, mówiąc o kontaktach między polskimi a niemieckimi historykami po II wojnie światowej, bo do tego ten temat się odnosi, musimy zacząć od samej wojny, która gwałtownie zmieniła nie tylko przestrzeń geograficzną, bo stworzyła nowe pogranicze polsko-niemieckie oparte o Odrę i Nysę Łużycką, ale przede wszystkim zmieniła mentalność zarówno Polaków, ale też i Niemców. Dlatego temat, który Państwo widzicie, jest tematem, w którym będę chciał zaprezentować, jak pojawiały się kontakty polskich i niemieckich historyków na Pomorzu i jak z nich przeradzały się we współpracę. Jest to proces długi, żmudny i trudny, ponieważ początek wyjścia ma tragiczny, to II wojna światowa. Rasistowska polityka Niemiec hitlerowskich, okupacja. Bezprzykładne mordy, jakie miały miejsce na ziemiach polskich. To wszystko spowodowało, że po wojnie chęć do kontaktowania się z Niemcami, chęć budowania współpracy z Niemcami była oczywiście bardzo mocno ograniczona. Z drugiej strony, oczywiście nie wartościując tego i nie składając na tej samej szali, należy wspomnieć także o traumie niemieckiej, wynikającej z tego, że duża część Niemców musiała po wojnie opuścić przymusowo te tereny, które były położone na wschód właśnie od Nysy i Odry. W kontekście historyków także nieważną rolę odgrywało także to, że historycy niemieccy w okresie III Rzeszy bardzo mocno kolaborowali z reżimem. Byli elementem, na którym reżim nazistowski też swoją władzę opierał. To wszystko powodowało, że ta współpraca nie mogła być oczywiście od razu po roku 1945, nie mogła się pojawić, musiała być budowana. Musiała być budowana i była budowana odgórnie, bo na początku, zaraz po II wojnie światowej, nie mamy żadnych władz niemieckich, nie mamy de facto państwa niemieckiego. Ono istnieje oczywiście, ale nie Niemcy w nim rządzą, a polskie państwo rządzone przez komunistów, ale i ogół społeczeństwa polskiego jest nastawione do Niemiec niezwykle, niezwykle negatywnie. To się zmienia dopiero, kiedy nastaje zimna wojna, kiedy w roku 1949 powstają dwa państwa niemieckie, Republika Federalna Niemiec na zachodzie i potem Niemiecka Republika Demokratyczna. Bo to drugie państwo rządzone przez komunistów, przez partię SED, Socialistische Einheitspartei Deutschland, jest państwem, które gdzieś od 1946 roku, a ta partia od 1946 roku, akceptuje linię poczdamską, czyli akceptuje przyszłą granicę polsko-niemiecką, która będzie usytuowana na Odrze i Nysie Łużyckiej. Nie bez nacisku oczywiście Związku Radzieckiego, to on tutaj odgrywa bardzo dużą rolę. Ten element, czyli uznanie powojennego status quo, stało się podstawą do tego, aby mogły dwa państwa, czyli państwo polskie, Polska Ludowa, od roku 1952 nazywana Polską Rzeczpospolitą Ludową i Niemiecka Republika Demokratyczna, podejmować pewne idee zmierzające do współpracy. Te idee były podejmowane przez obydwie partie komunistyczne, przez SED i przez PZPR. To one za potrzebami idącymi z Moskwy, także pod pewnym przymusem idącym z Moskwy, zdecydowały się na otwarcie wzajemne, na współpracę i to one doprowadziły do tego, że w roku 1950 został podpisany pierwszy układ polsko-niemiecki, układ polsko-narodowski, układ zgorzelecki, w którym to właśnie pierwsze z państw niemieckich, Niemiecka Republika Demokratyczna, uznała granicę na Odrze i Nysie Łużyckiej. Ta granica, nazywana propagandowo granicą pokoju, stała się pewnego rodzaju fundamentem, na którym można było budować kontakty polsko-narodowskie. Stała się pewnego rodzaju także elementem, który mógł spowodować to, że historycy z obu państw mogliby z sobą chcieć współpracować. Jeżeli chodzi o naukę historyczną w NRD, to w początku lat 50., czyli właśnie już po Układzie Zgorzeleckim, w państwie tym miało miejsce daleko idące przewartościowanie związane ze zmianą elity tegoż państwa, tegoż obszaru Niemiec. Przepraszam. Wynikało to z tego, że w dobie stalinizacji w Niemieckiej Republice Demokratycznej pod hasłem "Szturmujcie twierdzę nauki" doszło do odsunięcia starej elity naukowej. Ci z naukowców niemieckich, którzy nie zostali odsunięci zaraz po wojnie w ramach denazyfikacji, teraz byli odsuwani, a na ich miejsce pojawiali się nowi naukowcy, już z nowego chowu. Naukowcy, którzy mieli odpowiadać tym wizjom, które partia komunistyczna w Niemieckiej Republice Demokratycznej budowała. To chyba właśnie
impulsy zmierzające do współpracy z Polską wyszły z Wydziału Nauki CKSED, czyli Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej w NRD, którzy zakładali, że fundamentem dla kontaktów naukowych będą oczywiście kontakty ze Związkiem Radzieckim, bo to najważniejsze, najsilniejsze państwo bloku wschodniego, przywódca bloku wschodniego, ale chociażby kontakty z innymi postępowymi historiografiami, w tym nową historiografią polską, miało być też elementem tejże współpracy. Historycy polscy podchodzili do kontaktów z Niemcami, jak już powiedziałem wcześniej, nieufnie. Aczkolwiek no, to, co wydarzyło się w NRD, czyli uznanie granicy na Odrze i Nysie, stało się elementem, z którym można było wystąpić właśnie do tej współpracy. Inaczej niż w NRD, w Polsce, mimo pewnej bezwzględności związanej z okresem stalinowskim, nie doszło do wymiany kadry naukowej. W NRD ta wymiana miała służyć temu, aby teraz właśnie historycy NRD-owscy legitymizowali istnienie tego państwa. Aby ci historycy udowodnili, że powstanie NRD jest pewnym elementem ciągu postępowej historii, która rozpoczęła się w wieku XVI od buntów chłopów, a potem przez walkę z feudalizmem, walkę z kapitalizmem, w fabrykach niemieckich, stała się, prawda, efektem powstanie niemieckiej partii komunistycznej, KPD, w rezultacie po roku 1945 powstania NRD. To była rola dla historyków NRD-owskich. Udowodnienie pewnej logiki dziejów i udowodnienie tego, że NRD było tym najwspanialszym elementem historii niemieckiej. Historycy polscy, jak powiedziałem, tego nie musieli robić. Po okresie stalinowskim w zasadzie przy pewnych sugestiach dotyczących tego, temu, aby podporządkować się ideologii marksistowskiej, ona nie była tak bardzo mocno im wprowadzana, jak to miało miejsce, proszę Państwa, w NRD. Marksizm poza tym w nauce historycznej mógł budować pewną nić porozumienia. Polska nauka tradycyjnie pozostała przy paradygmacie mówiącym właśnie o negatywnych elementach historii Niemiec wpływu na Polskę. Słynny Drang nach Osten, czyli parcie na wschód, było pewnym leitmotivem historiografii polskiej, która zajmowała się stosunkami polsko-niemieckimi. Teraz marksizm mówiący o tym, że winą za zło w historii obarcza się klasy posiadające, elity, także dawnego państwa niemieckiego, mógł tutaj budować pewnego rodzaju współpracę, ale to nie marksizm był tym elementem, który doprowadził do nawiązania kontaktów między historykami polskimi i narodowskimi. Można powiedzieć, że do roku 1970 do 70 roku, czyli do podpisania układu Brandt-Gomułka, który normalizował stosunki między RFN, Niemcami Zachodnimi, a Polską, ci historycy polscy nie mieli alternatywy. Oficjalnie kontaktów z historykami zachodnio-niemieckimi nie utrzymywali, także dlatego, ponieważ historiografia zachodnio-niemiecka, ona nie uznawała logiki poczdamskiej i nie uznawała granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej. Wręcz w Polsce odbieraliśmy tą historiografię jako historiografię służącą udowodnieniu niemieckich praw do posiadania ziem na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej. W ten sposób historycy narodowcy, którzy uznawali status quo poczdamskie, automatycznie stawali się tymi, z którymi można było współpracować. Impuls do współpracy, do nawiązania kontaktów wyszedł w roku 1951, kiedy państwo polskie i NRD podpisały układ o współpracy kulturalnej, który zakładał powstanie wspólnej bilateralnej komisji historyków Polski i NRD. Komisja ta zaczęła funkcjonować wiosną 1956 roku, kiedy w maju najpierw w Warszawie, a później w Berlinie doszło do spotkania historyków polskich i NRD-owskich i zostały właśnie nawiązane kontakty, które zaowocowały powstaniem wspólnej komisji historyków NRD i Polski Ludowej. To był pewien wstęp i trzeba powiedzieć, że mimo całego ideologicznego sztafażu, który temu towarzyszył, kiedy mówiono właśnie o współpracy dwóch bratnich narodów socjalistycznych, o współpracy dwóch nauk, prawda, marksistowskich, tak naprawdę chyba chodziło o coś innego. Dla historyków polskich historycy z NRD wydawali się być ciekawi, bo to byli inni historycy niż do tej pory znali z Niemiec. To nie byli historycy nacjonalistyczni, to nie byli historycy brunatni, tak, nazistowscy, to byli historycy, którzy uznawali właśnie chociażby to status quo powojenny. Dla historyków NRD-owskich, o czym dzisiaj wiemy, spotkanie się z historykami polskimi wtedy, wiosną, latem 1956 roku, było bardzo ciekawe, bo to jest okres przemian, które mają miejsce w Polsce. W Polsce do władzy wraca Gomułka, w Polsce ma miejsce destalinizacja i dla części elit NRD-owskich to jest bardzo interesujące.
Nie podoba się to partii komunistycznej, bo Walter Ulbricht, przywódca NRD, nie zgadza się na destalinizację w NRD, ale historyków NRD-owskich spotkania z Polakami interesują. To może też tłumaczyć, że w zasadzie od 1956 roku niemalże corocznie dochodziło do spotkań między historykami Polski Ludowej a Niemieckiej Republiki Demokratycznej, a w tych spotkaniach brali udział, no, można powiedzieć, luminarze historii z obu państw. Ja przytoczę kilka nazwisk, abyście Państwo zobaczyli, którzy z historyków z Polski i z Niemieckiej Republiki Demokratycznej w tych spotkaniach brali udział. Profesorowie Krasuski, Cieślak, Kieniewicz, Grot, Ryszka, Leśniodorski, Mieczysław Wojciechowski, Biskup, Trzeciakowski, Topolski, Grossfeld, Gierowski, Labuda, Jakubczyk, Wiewióra, Myśliński, Czubiński, Jońca, Kaczmarczyk, Pajewski, Gierwszewski, Zieliński, Sarwański, Drozdowski, Markiewicz. A po stronie niemieckiej Schleifert, May, Ullmann, Engelberg, Kalisz, Heitzer, no można być creme de la creme. Wszyscy ci, którzy coś znaczyli w naukach historycznych, brali udział w tych spotkaniach. Czemu te kontakty podjęto? Jak je traktowano? Tak jak powiedziałem, dla historyków narodowskich to był element kontaktów z innymi nowoczesnymi historiografiami, postępowymi historiografiami w bloku wschodnim. Dla Polaków to był element, który był ważny z punktu widzenia dostępu do archiwaliów. Wpływ Niemiec na historię Polski był dużo większy niż wpływ Polski na historię Niemiec, dlatego archiwalia niemieckie, które mogłyby tłumaczyć historię Polski, były dla nich bardzo ważne. Strona niemiecka wychodziła naprzeciw postulatom polskim i taki dostęp do archiwaliów został udostępniony. Czasami była za to bardzo gorzka zapłata. Przykładem jest chociażby dokument, jaki właśnie powstał w ramach tej Komisji Historyków Polskich i NRD w roku 1979 z okazji 30. rocznicy wybuchu II wojny światowej, który mówił, cytuję: w chwili wybuchu wojny w 1939 roku Komunistyczna Partia Niemiec wezwała naród niemiecki do wystąpienia przeciwko własnym ciemiężcom i do współdziałania ze wszystkimi narodami ujarzmionymi przez hitlerowski faszyzm. W ciężkich latach okupacji i wojny najlepsi synowie narodu niemieckiego głosili i realizowali czynnie bojową solidarność z walczącymi bohatersko narodami, w tym narodem polskim. Niemieccy antyfaszyści stanęli do walki ramię w ramię z polskimi bojownikami o wolność w obozach koncentracyjnych i w polskich oddziałach partyzanckich. Ich wspólna walka o lepszą przyszłość obu narodów była kontynuacją współdziałania postępowych sił Polski i Niemiec posiadających już przeszło stuletnią tradycję. Ten tekst jest straszny, bo on nie oddaje prawdy. On nie mówi, jak wyglądały relacje polsko-niemieckie w czasie wojny, ale tego typu serwituty polska strona godziła się zapłacić, aby mieć dostęp do niemieckich archiwów. W dzisiejszych opiniach na ogół się dosyć deprecjonuje tę komisję historyczną historyków polskich i NRD, mówiąc, że jej osiągnięcia były niewielkie. To prawda i nie były za duże, ale te pierwsze kontakty, przełamanie lodów, spojrzenie na Niemców jako na naukowców, a nie jako okupantów, było także i dla historyków czymś bardzo ważnym. Przemysław Hausner zwraca uwagę na coś innego, bo on mówi, że jeżeli dla ogólnie badaczy stosunków polsko-niemieckich ta komisja nie miała tak dużego znaczenia, to dla lokalnych badaczy historii na Śląsku, na Pomorzu miała bardzo duże znaczenie. Zobaczcie Państwo, że do tej pory ja mówię o pewnych odgórnych elementach budowy tej współpracy i kontaktów, nie mówiąc o Pomorzu Zachodnim. Wynika to, proszę Państwa, z tego, że ta współpraca nie była budowana oddolnie, czyli nie była budowana poprzez chociażby pogranicze. Pogranicze nie istniało, granica ściśle oddzielała NRD od Polski i mówienie o granicy pokoju, granicy przyjaźni było czystym eufemizmem, było po prostu nieprawdą. Ta granica była ściśle strzeżona, nie pozwalała na takie kontakty. Kontakty, jak powiedziałem, budowano od góry. Poza tym w Szczecinie w roku 1945 nie było środowiska historycznego. Można powiedzieć, że szczecińskie, zachodniopomorskie środowisko historyczne ma łaskę późnego urodzenia, bo nie dotyczyło ich ani przemoc państwa związana z okresem stalinowskim, ani też nie ten okres, kiedy elementem propagandy, ale i codzienności była nienawiść do Niemców w Polsce. Bo tak było zaraz po wojnie. Jakbyście Państwo zerknęli do gazet powojennych, tam słowo Niemiec, Niemcy pisze się małą literą, specjalnie po to, bo jest to wyraz pogardy dla niedawnego jeszcze okupanta. To wszystko ominęło historyków szczecińskich. Zarazem ci historycy, to środowisko powstawało z pewnym opóźnieniem. Możemy powiedzieć, że w zasadzie druga połowa lat 50. jest to moment, kiedy tutaj
przy archiwum pojawia się grupa historyków, badaczy, którzy chcą zajmować się historią Pomorza, a zajmować się historią Pomorza muszą zarazem pozbywać się swoich osobistych traum związanych z przeżyciami wojennymi, bo Pomorze jest to kraina, która jest krainą pogranicza. W roku 1945 przecięta granicą, a najważniejszy ośrodek naukowy Pomorza, czyli Uniwersytet w Greifswaldzie, pozostał po stronie niemieckiej. Chcąc w takim razie zajmować się historią Pomorza, trzeba zajmować się historią niemieckiego Pomorza. Trzeba czytać teksty po niemiecku, trzeba się otworzyć na drugą stronę. To wymaga wiedzy, to wymaga wykształcenia, ale to wymaga także, jak powiedziałem, wyjścia poza te traumy, które miały miejsce. Pierwsze spotkanie historyków polskich i niemieckich na Pomorzu miało miejsce z okazji jubileuszu Uniwersytetu w Greifswaldzie, z okazji 500-lecia tego uniwersytetu, które przypadało na rok 1956. Wtedy do Greifswaldu udała się delegacja polskich historyków, głównie poznańskich, na czele z Gerardem Labudą, można powiedzieć jednym z ojców założycieli historyków środowiska historycznego w Szczecinie. I kiedy zajmowałem się po raz pierwszy tym tematem ponad 10 lat temu, w archiwach niemieckich nie było słowa na temat tego, aby w tej delegacji brali udział szczecinianie. Tak też napisałem w swojej dysertacji doktorskiej. Po latach musiałem ten pogląd zweryfikować, kiedy chociażby swoje wspomnienia opublikował Władysław Filipowiak, który wspomniał, że w 1956 roku byli w Greifswaldzie. On, archeolog, ale także Henryk Lesiński, historyk, szef Wojewódzkiego Archiwum Państwowego ze Szczecina. Te kontakty były dla historyków szczecińskich niezbędne. Niezbędne, bo tak jak powiedziałem, musieli mieć dostęp do archiwaliów, które w dużej części znajdowały się po drugiej stronie granicy. Chcąc badać przeszłość Pomorza, trzeba było mieć dostęp do archiwów. To nie jest tak jak dzisiaj, że w zasadzie możemy wysłać maila do archiwum jakiegokolwiek w każdym państwie i nas tam wpuszczą. Jeszcze 50 lat temu, jeszcze 100 lat temu wejście do archiwum było uzależnione od polityki historycznej danego państwa, od tego, aby to udostępnić. Dalej, aby badać Pomorze, historię Pomorza, trzeba było zapoznać się z historiografią niemiecką, która była dominująca, która dysproporcja między tym, co napisano w Polsce o historii Pomorza, a historii Niemiec była absolutnie przerażająca. Kiedyś Gerard Labuda wspominał, że jako młody historyk mający 20 parę lat jeszcze przed wojną w roku 1937 chciał napisać tekst na temat rocznicy wygaśnięcia dynastii pomorskiej, 300-lecia wygaśnięcia tej dynastii, bo ostatni z Gryfitów, Bogusław XIV, umarł w roku 1637. Sięgnął do polskich opracowań i nic nie znalazł. Znalazł jedną pracę powstałą na temat historii Pomorza, wydaną w roku 1850. Od tego czasu przez blisko 100 lat nie wydano nic, co by dotyczyło historii Pomorza w Polsce. Zupełnym zbiegiem okoliczności, w tym samym momencie, w roku 1937, historyk niemiecki z Greifswaldu, Adolf Hofmeister, także wpadł na taki sam pomysł. Napisać artykuł jubileuszowy o śmierci ostatniego z Gryfitów, o wymarciu dynastii. Nie miał takich problemów. Hofmeister w roku 1938 opublikował swój 27-stronicowy artykuł, w którym opisał to wydarzenie i znaczenie tego wydarzenia. Na swój tekst Gerard Labuda musiał czekać jeszcze kilkanaście lat i zrobił to dopiero po wojnie, kiedy właśnie mógł korzystać z archiwów, które wtedy zostały udostępnione. Ta pierwsza wizyta na jubileuszu uniwersytetu spowodowała to, że można było się spotykać pod kątem naukowym. Pierwsza wyprawa polskiego historyka do Greifswaldu, naukowa, miała miejsce w roku 1956 w grudniu, gdzie Bogdan Dopierała w tamtejszym Instytucie Historycznym wygłosił referat poświęcony wielkiej socjalistycznej rewolucji październikowej, cytuję dokładnie, i jej wpływie na ruch robotniczy na Pomorzu Zachodnim. Ta tematyka. Tematyka ruchu robotniczego stała się tą tematyką, z której z jednej strony Niemcy z NRD, Niemcy z Pomorza NRD-owskiego chcieli, o której chcieli rozmawiać, i także tą tematyką, która dla historyków szczecińskich stała się tematyką pierwszych kontaktów z Niemcami. Czemu ta tematyka? Bo ona była wtedy preferowana przez Komisję Historyków Polski Ludowej NRD, bo ona także była preferowana przez władze w Polsce, w tym władze lokalne w Szczecinie, które chciały w ten sposób także pokazać te tradycje właśnie robotnicze, socjalistyczne, komunistyczne, które by legitymizowały także sukces Związku Radzieckiego po II wojnie światowej. Ten wpływ wynikał z tego, że polscy historycy w Szczecinie nie mieli oparcia w żadnej instytucji naukowej, która mogłaby w jakiś sposób ich uniezależniać.
tak jak to mogło być w Krakowie, w Poznaniu, w Warszawie. Tego tutaj nie było. Wojewódzkie Archiwum Państwowe było jednostką, która tylko na poły była naukowa. Na swój uniwersytet trzeba było czekać jeszcze 30 lat. W październiku 1957 roku doszło do pierwszej konferencji polsko-niemieckiej w Szczecinie, no, poświęconej właśnie ruchowi robotniczemu. Konferencji, która znowu mówiła o tematyce, której z punktu widzenia politycznego i ideologicznego ówczesnych władz absolutnie ta tematyka pasowała. Zarazem wtedy też, wiemy, pojawiły się pierwsze rozmowy o tym, aby udostępnić archiwa NRD-owskie, aby archiwum w Greifswaldzie zostało otworem dla polskich historyków. Chyba to się udało i powoli rozwijające się środowisko historyczne w Szczecinie mogło jeździć do Greifswaldu, mogło właśnie badać tamtejsze archiwa. Kolejne spotkanie to rok 60. Konferencja zorganizowana w Szczecinie przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. Konferencja ogólnopolska, można powiedzieć międzynarodowa, bo byli tam także przedstawiciele z NRD. Referatów ze Szczecina było niewiele, podobnie jak z Gryfi. Ale pojawiły się w nich nowe elementy, już nie tylko ruch robotniczy, ale także związki Pomorza z Polską w okresie międzywojennym, historia polskich robotników sezonowych i przymusowych w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej, a koledzy z NRD mówili na temat polityce Prus, Niemiec wobec Polski w latach 80. XIX wieku. To pokazywało, że nie tylko ruch robotniczy, to jest elementem historii, nie możemy tego deprecjonować, aczkolwiek opisywany był w sposób niezwykle hagiograficzny, jako coś wybitnego, wspaniałego i jedynego w swoim rodzaju, ale także inne tematy wtedy się pojawiały. W latach 60. jest utrzymywana ta ciągłość konferencyjna. W roku 64 w Szczecinie, do Szczecina przyjeżdżają historycy z Greifswaldu i z Rostocku i wraz z nim przyjeżdżają weterani ruchu komunistycznego. Można powiedzieć, że znowu jest to spotkanie takie bardzo typowe dla ówczesnych relacji polsko-narodowskich, szczególnie tych lokalnych. Ale ciekawostka, jednym z tych gości jest Erich Wiesner. Erich Wiesner to ostatni niemiecki burmistrz Szczecina, który oddał władzę w Szczecinie w 5 lipca 1945 roku. Jest tutaj, wspomina, opowiada, aczkolwiek jego opowieści są bardzo mocno zmitologizowane. Jego opowieści służą właśnie temu, aby podkreślić znaczenie komunistów, jeżeli chodzi o życie polityczne przedwojennego i wojennego Szczecina. Co ciekawe, z tych konferencji w zasadzie niemalże na ogół publikowane są referaty tylko w języku niemieckim. A ze wspomnianej konferencji z października 1964 roku na 15 referatów tylko 2 pochodzą z Polski. Dlaczego? No, z jednej strony jest to słabość Szczecinian cały czas. Tutaj niemiecka historiografia, niemieckie środowisko jest silniejsze, mające 150 lat tradycji. W Szczecinie tego nie ma. A z drugiej strony chyba miałkość tez stawianych na tych konferencjach także powodowała, że niektórzy z polskich historyków nie chcieli drukować efektów właśnie tychże konferencji. Wspomniana teza, która mówi o tym, że dzięki Komisji Historyków Polski NRD to historycy regionalni z sobą nawiązali współpracę, wydaje się jest potwierdzona w roku 1960, kiedy powstaje podkomisja poświęcona historii Pomorza. Przez długi czas o aktywności tej podkomisji wiele powiedzieć nie możemy, ale w roku 1967 w Szczecinie, a później kilka tygodni potem w Gryfi, w Greifswaldzie, dochodzi do 2 konferencji, w których omawiane są właśnie efekty prac historiograficznych. To jest bardzo ciekawy moment, bo możemy powiedzieć, że po raz pierwszy polscy pomorzoznawcy wychodzą z pozytywnym projektem badań w stronę NRD-owską i okazuje się, że w jakiś sposób polska historiografia poświęcona przeszłości Pomorza Zachodniego tutaj wychodzi na plan pierwszy. Grupa naukowców skupionych wokół Gerharda Labudy przedstawiła swoim niemieckim kolegom propozycję zrecenzowania przez nich 1 tomu historii Pomorza. Wielkiej syntezy historii Pomorza zaprojektowanej przez Gerharda Labudę, która miała właśnie być owocem pracy polskich historyków po II wojnie światowej. Koledzy NRD się uchylili, a dyrektor tamtejszego instytutu, profesor Johannes Schildhauer, stwierdził, że podobnych prac syntetycznych w NRD się nie prowadzi. Że oni skupiają się na zagadnieniach monograficznych, zagadnieniach właśnie tych, które wymaga od nich władza w domyśle, bo tego oczywiście nie powiedział, czyli zagadnienia związanych z udowadnianiem roli SED jako tej przewodniej siły w długiej historii postępowych tradycji niemieckich.
Nowe impulsy dla kontaktów polsko-narodowskich na Pomorzu przyniosło powstanie Instytutu Zachodniopomorskiego. To on zajął się organizacją kolejnych konferencji, spotkań, wyjazdów, gdzie polska strona poruszała głównie problematykę morsko-ekonomiczną, rolno-ekonomiczną, antyrewizjonistyczną, czyli skierowaną wobec historiografii zachodnio-niemieckiej, gdzie widać wyraźnie, że humaniści w Szczecinie byli słabsi. Tutaj widać siłę nauk medycznych, siłę nauk inżynieryjnych, agrarnych, bo mamy takie wyższe uczelnie. Cały czas żyjemy w mieście, w którym nie ma uczelni humanistycznej. Ona powstanie, jej namiastka w postaci WSP pod koniec lat 60., ale nie ma tej siły instytucjonalnej, która mogłaby spowodować, że pewne plany, pragnienia humanistów będą realizowane. Zarazem efektem działań Instytutu Zachodniopomorskiego stało się to, że tacy profesorowie jak Dopierała czy Stanielewicz w latach 60. robili duże kwerendy w archiwach narodowskich, na podstawie których powstawały właśnie te prace poświęcone historii tych ziem w pierwszej połowie XX wieku. Wspomniane ustępstwa dla niemieckich historyków, dla NRD, mają także swój wymiar regionalny. W latach 60., w pierwszej połowie lat 60. doszło do przemilczanej, w zasadzie rzadko opisywanej wymianie archiwalnej pomiędzy archiwami szczecińskimi i archiwami z Greifswaldu, z archiwami z NRD. Otóż w ramach wymiany archiwów idea była taka, żeby na terytoria państw wróciły archiwa, które powstały na terytoriach tych państw. W wyniku tego Polacy zwrócili na przykład NRD-owcom całe archiwum Rejencji Stralsundskiej, no bo Stralsund, Strzałów to część NRD, a w efekcie uzyskali bardzo lichej jakości akta poświęcone na przykład kasom oszczędnościowym z niektórych powiatowych miast z Pomorza. I liczba akt, które my zwróciliśmy, oddaliśmy NRD, była 5 razy większa niż liczba akt, które NRD przekazało nam. Ja wiem, że to są wyliczenia bardzo szczegółowe, wyliczenia, które może nie są istotne, ale one pokazują też, że ta współpraca miała swoją cenę, a dla dostępu do archiwów należało ją czasami pogłębiać. Elementem współpracy, która od lat 50. była istotna, było wzajemne publikowanie Niemców w czasopismach szczecińskich, zachodniopomorskich, Polaków w czasopismach NRD-owskich. Pewnym wyjątkiem było traktowanie przez stronę polską czasopisma Greifswalder Stralsunder Jahrbuch, czyli rocznik gryfijsko-strzałowski, który był takim czasopismem powstałym w roku 1961, który chciał kontynuować dawne, tradycyjne nurty badawcze historii w Gryfii. Czyli te nurty badawcze związane bardziej z tym tradycyjnym, mieszczańskim spojrzeniem na historię. Wcześniej podchodzono do tego bardzo nieufnie, bo było to coś, co przypominało, może nie w swojej treści, ale w formie, dawne elementy Landesgeschichte, która była traktowana w Polsce wyraźnie negatywnie, jako ta, która właśnie w jakiś sposób wspierała to nacjonalistyczne spojrzenie Niemców. Z drugiej strony, będąc obiektywnym, trzeba powiedzieć, że Greifswalder Stralsunder Jahrbuch był swoistą enklawą w NRD, jedną z niewielu, gdzie historycy tego państwa mogli właśnie zajmować się nie tylko ruchem robotniczym i postępowymi tradycjami ruchu robotniczego, ale także czymś, co dla historyka jest ważne, jak chociażby badać historię kościołów, badać historię architektury, badać, prawda, heraldykę, no, coś, co tak naprawdę jest jednym z ważnych elementów, prawda, badawczych historyków. Początek lat 70. to jest czas, proszę Państwa, kiedy rozwój szczecińskiego środowiska historycznego został dostrzeżony. Najpierw w roku 71. ma miejsce spotkanie wspomnianych już wielokrotnie Komisji Historyków Polskiej NRD w Szczecinie, a w roku 72. ta komisja po raz 20. spotyka się w Strzałowie, w Stralsundzie. Są to spotkania, gdzie omawia się plany, gdzie rozmawia się na temat tego, w jaki sposób dalsza ta współpraca ma wyglądać, ale jest to już zupełnie inny czas. Lata 70. to czas, kiedy te impulsy sprzyjające kontaktom polsko-narodowskim zaczynają powoli wygasać. Dlaczego? Bo, jak powiedziałem wcześniej, w grudniu 70. roku Brandt podpisuje układ z Gomułką. Polska otwiera się na RFN, RFN się otwiera na Polskę i z punktu widzenia głównych ośrodków badawczych, głównych ośrodków historycznych w Polsce, to kontakty z RFN stają się ważne. Nie znaczy, że ta komisja przestaje istnieć, ona dalej się spotyka, ale już nie jest tak atrakcyjna.
Jest atrakcyjna dla Pomorzan i trzeba powiedzieć, że cały czas coraz bardziej nowe pokolenie historyków pomorskich, to urodzone już po wojnie, zaczyna angażować się w te prace, ale zarazem możliwość kontaktów z historykami zachodnio-niemieckimi, tymi, którzy zajmowali się historiografią pomorską, była też niezwykle atrakcyjna. Poza tym trzeba powiedzieć, że lata 70. jest to czas, kiedy w NRD pojawia się tak zwane poezische Welle. W swoich badaniach i w swoich sugestiach władze narodowskie doszły do wniosku, że należy poszukać także elementów legitymizujących istnienie NRD w historii państwa polskiego. Że państwo polskie nie tylko było negatywnym elementem dziejów, że panowanie Fryderyka II, rządy Ottona von Bismarcka, oprócz tego, że miały charakter imperialny, agresywny, to wewnętrznie dokonywały postępu. Coś, co z punktu widzenia polskich historyków było bardzo trudne do zaakceptowania, ponieważ dla nas te dwie osoby, i Fryderyk II, i Otto von Bismarck, są to typowe Schwarzcharaktery, prawda, historii polsko-niemieckiej. To także powodowało, że na historyków narodowskich patrzono już troszkę inaczej. Ostatnie dwie dekady, lata 70. i lata 80., tak jak powiedziałem, jest to pewnego rodzaju osłabienie tychże kontaktów. W mniejszym stopniu historycy się spotykają. Co się zmienia na sam koniec istnienia NRD i Polski Ludowej? W roku 88 w Greifswald i w Greifswaldzie miała miejsce konferencja poświęcona rocznicy Kristallnacht, czyli pogromu żydowskiego z roku 1938. Tematyka, która wcześniej nie była zbyt popularna w NRD. NRD oczywiście w swojej semantyce i w swoich badaniach potępiało w czambuł istnienie III Rzeszy, ale raczej nie zajmowano się na przykład historią Żydów. Traktowano to jako coś, co nie było zbyt wygodne z punktu widzenia bieżącej polityki bloku wschodniego w stosunku do państwa Izrael. Ta konferencja pokazywała, że NRD się zmienia. W tej konferencji wziął udział Bogdan Frankiewicz, archiwista, historyk ze Szczecina, który tam przedstawił swój referat. Koniec lat 80. to jest też czas, kiedy na NRD w Polsce patrzy się negatywnie, a w Szczecinie szczególnie, z punktu widzenia konfliktu w Zatoce Pomorskiej, który dla miejscowych elit, także dla elit historycznych, był pewnego rodzaju elementem szokującym, że NRD postępuje wobec Polski, swojego państwa, z którym była formalnie z sojuszu, w tak sposób agresywny. W roku 87 wspomniany Bogdan Dopierała na prośbę polskich władz pisze manifest, pisze pewnego rodzaju ekspertyzę, jak Polska powinna się wobec NRD zachowywać. Ja go Państwu odczytam, bo on pokazuje bardzo ciekawy stan umysłowości właśnie tego środowiska historycznego w Szczecinie na kilka lat przed końcem obydwu państw. Dopierała w roku 87 pisał: istnienie NRD jest najważniejszym po sojuszu ze Związkiem Radzieckim gwarantem stałości naszej granicy zachodniej. Z tego wynika, że Polska nie jest w stanie zlikwidować zatargu w Zatoce Pomorskiej poprzez działanie z pozycji siły. W świetle dotychczasowych doświadczeń racja stanu Polski Ludowej wymaga, by NRD istniała trwale jako państwo, ale nie powinna być ona nigdy państwem zbyt silnym. Powinno jej natomiast stale zależeć na pomocy i poparciu ze strony Polski Ludowej. NRD powinna wiedzieć, że za to poparcie musi ona zawsze Polsce Ludowej zapłacić. To jest ciekawe spojrzenie, które było, jak powiedziałem, spojrzeniem tych ostatnich lat. Reasumując, możemy powiedzieć, że dokonania, jakby efekty tej współpracy polsko-narodowskiej na Pomorzu Zachodnim nie są zbyt wielkie. Czasami są wstydliwe, ale moim zdaniem są ważne, bo tak jak powiedziałem wielokrotnie, pozwoliły na to, aby kariery historyków w Szczecinie się rozwinęły dzięki dostępowi do archiwów narodowskich. Spowodowały także to, że po roku 90. to pokolenie urodzone w latach 40., już po wojnie, historyków szczecińskich, mogło nawiązywać kontakty z Niemcami już w inny sposób, bez żadnych ograniczeń idących z tamtej strony. Na ile skutecznie to zrobili, na ile skutecznie moje pokolenie może z tych kontaktów korzystać, to jest już kwestia innej oceny i może temat na zupełnie inną gawędę. Dziękuję Państwu serdecznie.